Jak ogarnąć dzieci w domu i nie zwariować? Oto osiem sprawdzonych porad. Nasz artykuł powstał z myślą o pracujących mamach, które pełny etat mają nie tylko w pracy, ale i w domu. Kilka sprawdzonych i przetestowanych rad zawsze się przyda, zwłaszcza jeśli stworzyła je mama trójki maluchów w różnym wieku. 1. Po pierwsze, nie mów nie. Mamo, mogę oglądać bajkę, zawsze. Tak, kochanie, jak tylko pozbierasz puzzle. Nigdy nie, nie sprzątnęłaś po zabawie. 2. Uprzeć dziecko o planowanych działaniach. Kochanie, po przedszkolu pójdziemy na plac zabaw. Jak cię odbiorę z przedszkola, pójdziemy do domku, zjemy obiad, odkurzymy salon i wtedy pójdziemy na plac zabaw. 3. Używaj konkretów. Zawsze, kochanie, pozbieraj klocki do pudełka. Nigdy, sprzątnij pokój. 4. Jeśli umawiasz się z dzieckiem na coś, określ to w czasie. Na przykład dziecko mówi rano, że chce wyjść na spacer. Odpowiedz, że super, też masz na to ochotę. Umów się na godzinę wyjścia, możesz też określić, ile czasu spędzicie na dworze, a z małym dzieckiem umów się, że wyjdziecie po obiadku i będziecie wracać do domku, jak zegarek zadzwoni. Nastaw budzik w telefonie przed wyjściem. 5. Żegnaj się krótko, witaj długo. Zawsze krótkie pożegnanie w przedszkolu, na przykład: do zobaczenia po obiadku, baw się dobrze. Nigdy: ta kochanie, będę za tobą tęsknić, tylko bądź grzeczne, nie bój się, wszystko będzie dobrze. 6. Na powitanie po przedszkolu bądź skoncentrowana na dziecku, nie na telefonie czy rozmowie z koleżanką. Sama nie lubisz, gdy ktoś cię ignoruje, czy w trakcie rozmowy z tobą prowadzi drugą konwersację, a teraz dziecko, stęsknione za tobą, chce się tobą nacieszyć i mieć całą twoją uwagę. To samo tyczy się codziennych rozmów. Jeśli nie możesz skupić się na rozmowie z dzieckiem, przeprosi i powiedz, że jak tylko na przykład dokończysz rozmowę telefoniczną, porozmawiasz z dzieckiem, bo teraz nawet nie słyszysz wszystkiego, co do ciebie mówi i nie możesz mu odpowiedzieć. 7. Gdy dziecko jest na nie, spróbuj skoncentrować się na nim, zaproponować zabawę, przytulić. Często, gdy dziecko nie chce się przygotować, na przykład do wyjścia, po prostu szaleje i rozrabia, a ty masz wrażenie, że zaraz eksplodujesz z irytacji. Warto włączyć się do wygłupów i przekierować je na właściwe działanie. 8. Przed pójściem do sklepu ustal, co możesz ewentualnie kupić dziecku, lub ustal, że dziś nic innego oprócz tego, co na liście zakupów nie kupujecie. Zakupy mogą być fajne same w sobie. Można też zaangażować dziecko w tworzenie listy zakupów, pytając wcześniej, czy ma dziś ochotę na przykład na budyń. Pytamy, co potrzeba, aby ugotować budyń, i jak już dziecko nam odpowie, to wpisujemy na listę. Jak nie odpowie, to podpowiadamy. Możemy też ćwiczyć z dzieckiem pamięć, pytając go w sklepie, czego jeszcze nie mamy w koszyku, a mieliśmy kupić. Podcast zrealizowany przez żłobki i przedszkola Norlandia.